Maksymilian Hebel w obiektywie Resovia TV. Dzień dobry. Dobry, witam. Jesteśmy na świeżo po wielkim sukcesie, jakim bez wątpienia było pokonanie Lecha Poznań, marki samej w sobie. Lepszego wejścia w puchary po powrocie na boisko chyba nie mogłeś sobie wymarzyć. No nie, no fajny dzień na pewno dla wszystkich, dla kibiców, dla nas, dla trenerów, dla sztabu. Bo zagraliśmy dobre spotkanie i no fajnie się udało, ale wiadomo, że już jak trener dziś powiedział, myślimy o niedzieli. Twoja bramka była ozdobą czwartkowego meczu, ale myślę, że wielkie słowa należą się dla całego zespołu. No tak, no wytrzymaliśmy to, nie straciliśmy bramki. Michał bardzo dobrze bronił, obrona dobrze grała i daliśmy radę, dociągnęliśmy to do końca i głównie dzięki temu wygraliśmy to. Czy to jest taki wyraźny sygnał, że wraca, kolokwialnie mówiąc, stary, dobry Max, którego świetnie pamiętamy? No, zobaczymy. No, na pewno kontuzja mnie trochę wytrąciła, bo 2 miesiące nic nie mogłem robić, dopiero teraz wracam. Mam duże wsparcie tutaj w drużynie od sztabu, od trenera motorycznego, który mi pomaga, od fizjo, Bartka, który ze mną siedział i wszystko mi pomaga, także dziękujemy mu. Jest Wasyl, który mnie wspiera na boisku i poza tym. Jest za naszym obiektywem, tak. Tutaj się śmieje, także no, na pewno trochę mnie wytrąciło, ale mam nadzieję, że takie mecze jak ten mi pomogą w tym, żebym jak najszybciej wrócił do formy. Teraz szybkie przestawienie się na tryb ligowy, gdyż oczy piłkarskiej Polski spoglądają na nas z wielką uwagą. Niedzielny mecz z Olimpią Elbląg. Zapewne trzeba będzie zagrać na fali tego entuzjazmu. No na fali też, ale też z chłodną głową. No, wiemy, że jesteśmy nową drużyną, w tej drugiej lidze to powinniśmy dominować. No, nie powiem, że każde spotkanie, no może każde, może większość, ale myślę, że powinniśmy prowadzić grę i na pewno wiemy i jesteśmy świadomi, że to możemy zrobić, a na żadnej fali no to raczej nie jedziemy, tylko na umiejętnościach i pewności siebie. Olimpia po 10 rozegranych meczach ma na swoim koncie 5 ligowych punktów i znajduje się obecnie w strefie spadkowej, ale tutaj myślę nie może być mowy o taryfie ulgowej dla rywala, który zapewne przyjedzie do Rzeszowa po punkty. No nie, no my wygraliśmy z Lechem, a jesteśmy z drugiej ligi, oni ze Ekstraklasy, także Elbląg jest w naszej lidze, także te każdy z każdym spokojnie może powalczyć i na pewno z szacunkiem podejdziemy do rywala tego. Okej, powiedz, jak nastrój dzisiaj wśród chłopaków, no bo wiadomo, jeszcze gdzieś na świeżo w głowach ten piękny sukces, a za moment liga. No tak jak trener dziś powiedział, mieliśmy tam analizę krótką i już praktycznie no, zapominamy i jutro ostatni trening przedmeczowy jest i już myślimy tylko Elblągu. No, analizujemy już Elbląg i no i nie ma co tutaj dużo przeżywać, tylko najechać dalej. Nasz zespół po wyjazdowej porażce z Hutnikiem także ma sporo do udowodnienia. W szóstce Betclic druga liga robi się naprawdę bardzo ciasno. No, dziękujemy kibicom na pewno, że tak nas wspierali w Krakowie. Szkoda, że nie udało nam się tam zremisować, bo no, w drugiej połowie były okazje. I mam nadzieję, że teraz zrewanżujemy to i mam nadzieję, że znowu przyjdą w takiej publiczności, w takiej liczbie i, no i damy im radość. Mówisz o kibicach. Czy czuliście ten ogień, jaki płynął wczoraj z trybun podczas meczu pucharowego? Tak, wczoraj z Hutnikiem no, na pewno super się gra, jak jest za nami taka banda cała Resovi. Powiedz mi, jakie myśli przechodziły po twojej głowie, kiedy na początku z boiska spada Radek Adamski, potem Danian za czerwoną również zmuszony jest opuścić plac. Co wówczas działo się w twojej głowie? No nic, no, siedziałem i tylko patrzyłem, no, nic innego mi nie zostało, ale no, wierzyłem, że dociągniemy to, no bo Lech tak naprawdę tylko z ośrodkowań chciał coś działać, a w obronie dobrze graliśmy, zbijaliśmy te główki wszystkie i no i wiadomo, były nerwy, ale no, udało się koniec końców. Teraz kolejny trening za wami, myślę, że ta motywacja jest niesamowita i każdy pali się do tego, żeby w niedzielnym meczu wystąpić w pierwszej jedenastce. No na pewno. No, na pewno. Każdy by chciał grać w każdym meczu, no ale no to już trenera decyzja. Okej, a jakieś sympatyczne odgłosy po twoim trafieniu, które dotarły do ciebie może jakąś późną no, wiadomo, porą nocą? No, wszyscy się zaczęli odzywać nagle, ci co się nie odzywali, ale no...
Teraz myślę tylko o tym, żeby w niedzielę strzelić i już zapominam o tym. Okej, okay, niedziela 29 dzień września, godzina 13. Zaprośmy więc wszystkich kibiców na ten mecz. No, zapraszamy i będzie dobrze.